sesję Rady Dzielnicy. Witam Państwa, otwieram 47. sesję nadzwyczajną Rady Dzielnicy 9. Łagiewniki Polek-Fałańskiej. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na sali jest kworum umożliwiające podejmowanie prawomocnych uchwał. Wszyscy radni otrzymali porządek obrad wraz z projektami uchwał. W związku z powyższym przedstawiam pod głosowanie porządek obrad. Kto jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, dziękuję. W związku z tym porządek obrad został przyjęty. Przystępujemy do procedowania kolejnych uchwał. Proszę radnego Pietrasa o przedstawienie projektu uchwały w sprawie listy rankingowej potrzeb remontowych placówek oświatowych z terenu dzielnicy 9 na dzień na rok 2013. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. W punkcie 3.1.1 w projektach uchwał przygotowanych przez zarząd jest projekt uchwały, tutaj korekty uchwały nr 38 z 2012 roku, skracam, w sprawie listy rankingowej potrzeb remontowych placówek oświatowych w terenu dzielnicy 9 na 2013 rok. Projekt ten powstał po trzykrotnych konsultacjach z ZO, realizatorem. Miał na celu, między innymi jeszcze raz, poprawę, znaczy poprawienie tak, aby uchwały te i kolejne sformułowania w zakresach rzeczowych realizowane na poszczególnych placówkach odpowiadały zamysłowi takiemu, czyli realizacji odpowiednio inwestycji lub remontu. I tak, w paragrafie pierwszym dotyczącym gimnazjum nr 24 Mocnienia Mieleckiego nie zachodzi żadna zmiana, jeżeli chodzi o zakres finansowy, tylko jest to zadanie łączone pod nazwą modernizacja instalacji CO. Następnie zadanie w punkcie drugim dotyczącym zespołu szkół ogólnokształcących nr 17 przy ulicy Fredry jest to po konsultacjach zapis ulega zmianie, kwota nie ulega zmianie, bo łączna kwota była tu 60 tysięcy i ona pozostaje, natomiast ulega zmianie zakres zadania, a właściwie ogranicza się do jednego z poprzednich, czyli do budowy ciągów pieszych i miejsc postojowych na terenie obiektu. W punkcie trzecim. Przepraszam bardzo, tak? bo miejsc postojowych my tego nie mamy, tylko ciągów pieszych na terenie obiektu. Budowa ciągów pieszych i miejsc postojowych na terenie obiektu. Znaczy, w punkcie drugim, dziękuję. Ja to od razu przypomnę, że w punktach kolejno jest wymieniony dotychczasowy zakres, a potem jest zmieniony. No, to nie był zawsze na czerwono, w związku z czym. Znaczy, w tej chwili u mnie, znaczy jest takie, nie wyszło, znaczy na dobrze, dobrze, dlatego jest takie, troszeczkę taki jest jaśniejszy. Dobrze, przeoczyłem, przepraszam. W punkcie trzecim, tak powiedziałem, przedszkola numer 10, ulica Strunkowa 7. Jest zmieniony zarówno zakres rzeczowy, jak i zmniejsza się kwotę na zadanie. I tak, na 45 tysięcy jest 20 tysięcy i całość zadania jest przeznaczona na czyszczenie, impregnacja drewnianych belek nośnych i okładni ścian zewnętrznych budynku oraz wypoziomowanie nawierzchni chodników i tarasów z wymianą popękanych, uszkodzonych płytek na kwotę 20 tysięcy złotych. Jest to zadanie ze środków bieżących, czyli zadanie remontowe. Dotychczasowe były zadaniem inwestycyjnym. W punkcie czwartym, dotyczącym przedszkola nr 95 przy ulicy Żywieckiej 24, ulega zmianie zarówno zakres rzeczowy, jak i kwota. W przedszkole i tak zwiększa się kwotę do kwoty 16 tysięcy na modernizację instalacji CO. Poprzednio było tych tysięcy 9. Zwiększa się też kwotę na zagospodarowanie terenu, ogrodu i budowa bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi etap pierwszy do 53
53 100 oraz pozostawia się trzecie zadanie z kwotą 5000 zł, tylko z drobną korektą, że będzie to remont instalacji wodka 5000 zł. Większej potrzeby w tym zakresie w przedszkole nie ma. Ale jednocześnie z tym obiektem łączy się to, że punkt drugi, który mówi o zagospodarowaniu terenu ogrodu, budowie bezpiecznej nawierzchni pod urządzenie zabawowym, etap pierwszy, jest on elementem następnej uchwały, o której za chwilę będziemy mówić, czyli WPF-u, w którym kwota 53 100 jest kwotą przeznaczoną na rok 2013, natomiast jest też przewidziane dokończenie tego zadania z kwotą 56 000, o tym za chwilę będzie mówił, w roku 2014. To jest tyle, jeżeli chodzi o te uchwały. Te uchwały, jak powiedziałem, ten projekt uchwały został prawie po trzykrotnych spotkaniach skonsultowany z merytorycznym jednostką odpowiedzialną za realizację, która będzie odpowiedzialna za realizację tych zadań w tych obiektach roku 2013. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad tym projektem uchwały. Kto z Państwa chce zapytać? Zapomniałem powiedzieć, że projekty zostały zaopiniowane pozytywnie na Komisji Edukacji. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, jedenaście. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.